Witajcie, ja jestem Tomek 11, a to jest kolejny odcinek z War of Tanks Blitz News. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o nowej mapie. Jest to mapa Yukon, która będzie zimowa, będzie dostępna w 7.1. No, czyli w aktualizacji w wakacje. No i co? To jest taka mapa trochę mała, trochę jest tutaj trochę górek, tutaj trochę śniegu też jest. No i co? No tutaj widzę, że można będzie się za wiele z budynków tutaj, więc będzie można się ukryć podczas kapowania i przejeżdżania. No tak ta mapa wygląda z góry. Myślę, że będzie dobrze się zapadać, ale zobaczymy w 7.1. I jeszcze jest tutaj mapa, która jest na super teście. To jest coś w stylu azjatyckim, Azji właśnie, bo po tych domkach można poznać, ale coś właśnie w takim stylu. No i co? Myślę, że to może być dodane w 7.2 aktualizacji, ale zawsze są jakieś dwie mapy, więc tamta może poczekać. No i co? Mam jeszcze dla Was kod bonusowy na 3 razy expan dla czołgu. Jest 6 użyć, czyli 6 razy można użyć ten kod. No i co? Oczywiście zapraszam na Discord Tomek 11 YouTube. Link podam w opisie. Oraz kod bonusowy też będzie w opisie. To jest właśnie ten kod. No i co? Myślę, że w tym odcinku z War of Tanks Blitz News byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, daniu łapki w górę oraz komentowaniu tego filmu. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.